Otwórzmy Słowo Boże, list świętego Pawła do Filipian, list świętego Pawła do Filipian, pierwszy rozdział, 27 werset. Pierwszy rozdział, 27 werset, list świętego Pawła do Filipian, z łaski naszego Pana. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, walcząc z połem za wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz życie, że go staczam. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości moje i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jednych drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, okazawszy się z podstawy człowiekiem. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolana na niebie i na ziemi i nad ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienaganni i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie, zachowując słowa żywota. Amen. Dziękujemy naszemu Panu bardzo za Jego nieskończoną miłość, którą pokazał nam. Dziękujemy naszemu Panu, bo za Jego błogosławione chodzenie, które pokazuje nam drogę. Jest to przykład nas i to jest Ten, który otworzył drogę i pokazuje nam drogę, którą powinniśmy iść tak samo i my, abyśmy rozkoszowali się to, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go kochają. Przygotował niebo, chwałę Jego całą i podarował nam poprzez Jezusa Chrystusa wszystko. Dziękujemy Mu za to. Na nowo narodził nas do nadziei żywej, że w jednym dniu zobaczymy Go i będziemy się w Nim rozkoszowali, tam w obecności Jego, w niebie, oblicze w oblicze. I jesteśmy wdzięczni za tą obietnicę, którą nam dał. Jednak bardziej, kochani bracia i siostry, dziękujemy Mu za to, że nie zostawił nas tak, że powiedział nam i obiecał nam i zostawił nas, ale zostawił nam Słowo Jego, poprzez które widzimy sposób, zamysł, w jaki sposób możemy my zwyciężyć i osiągnąć to, co Bóg nam obiecał. I to jest przejrzyste, jak wejrzymy w oblicze Chrystusa i dziękujemy naszemu Panu,
Pan nasz ukochał nas bardzo i dlatego uczynił wszystko to, co uczynił. Przede wszystkim zostawił niebo, wypróżnił się ze swojej chwały, zszedł i stał się sługą, bo znamy bardzo dobrze i tak jak czytaliśmy, uniżył samego siebie i nie był tylko jednym zwykłym człowiekiem, ale uniżył się jeszcze bardziej i był posłuszny woli Ojca, aby ofiarował się On ofiarą przekleństwa, w jeden sposób przekleństwa, czyli stanie się przekleństwem na krzyżu, na Golgocie, nasz Pan kochany, aby zwyciężył nas i dziękujemy Mu za to bardzo. Dziękujemy Mu, bo przyszedł w tym celu i wypełnił ten cel. Dziękujemy Mu, bo nauczył nas, kochani bracia i siostry, Jego miłość i poprzez tą miłość nauczył nas uniżenia. Czyli nie mogę się uniżyć i stanie się coś, co wierzę, że wszyscyśmy to przeżyli. Mamy doświadczenie z tym i niechaj Bóg nam pomoże, aby przyszedł i aby wszedł do naszego serca, abyśmy zapragnęli tego i abyśmy wezwali od Pana, abyśmy mogli iść w taki sposób. Jak nie będziesz kochał, nie możesz się uniżyć. Jednak jak kochasz, łatwo się uniżasz, bo miłość ma ofiarę. I w ofierze jest uniżenie. Apostoł Paweł pisze do kościoła, do Filipian, do jednego błogosławionego kościoła i jak bardzo będziemy błogosławieni, bo jesteśmy błogosławieni, mamy potrzebę do poprawy. Mamy potrzebę i dopóki aż przyjdzie Pan i weźmie nas, będziemy się musieli przez cały czas poprawiać, będziemy wzywali od Pana łaską, byśmy się poprawili i to jest coś, co daje nam pocieszenie, bo wiemy bardzo dobrze, że chrześcijanin idzie od wiary do wiary, z uświęcenia do uświęcenia, z chwały do chwały. I to nam daje odwagę i siłę, bo jakbyśmy widzieli w samym sobie, byśmy się rozczarowywali, ale dziękujemy Bogu, bo widzimy poprzez Słowo Boże, które nas naucza i które nas pociesza, patrząc, że mamy granice, mamy jeszcze szansę poprawy, jest możliwość, abyśmy szli po śladach naszego Pana. Apostoł Paweł wzywa i mówi, że proszę was, abyście godnie żyli w zgodnie z Ewangelią Chrystusową. Ma chrześcijanin jedno życie tutaj na ziemi, ma jeden sposób, który powinien teraz żyć i ten sposób jest inny od sposobu, w który żyliśmy kiedyś dawniej, w który żyje teraz świat. Zamysł świata jest inny. I tak samo myśmy mieli przed przyjściem Chrystusa, który przyszedł i zmienił nam nasze życie i nas na nowo narodził. I dziękujemy Mu, bo naprawdę przyszedł i uczynił dzieło wielkie. Zmienił nasze serce całkowicie. Zmienił nasze życie. I zmienił nasze życie, nasze myślenie. Jak powinniśmy myśleć, jak myślę, że powinienem żyć i w tym świecie. Życie wasze niech będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Nie mamy my związku z tym wszystkim, z tymi innymi rzeczami, ze sposobem, w który żeśmy żyli kiedyś, dawniej. Bez Chrystusa. Czyli w sposób, w który prowadziliśmy samych siebie. Jak zachowywaliśmy się i jaki cele mieliśmy. Teraz jedyny cel nasz, jedyny i podstawowy nasz cel jest, abyśmy poszli do nieba. Ale abyśmy doszli do nieba, jest potrzebne, abyśmy przeszli
poprzez pewną drogę i abyśmy mieli w naszym sercu, że nasze życie nie jest tutaj na ziemi, że nasze życie jest tam w niebie. My nie mamy nic wspólnego z życiem tego świata. I dlatego może ktoś powiedzieć, bracie, żyjemy w tym świecie i powinniśmy mieć też pogląd, powinniśmy mieć tak samo miejsce. Kochani bracia, chrześcijanin, który na nowo narodza się, zmienia się wszystko w jego sercu. Co jest to, co mnie uczyniło, że nie interesuje mnie już, i to jest prawda, że nie interesuje mnie już ani moja grupa piłkarska, ani moja partia, którą kiedyś wybierałem. Co jest to, że jest? To jest to, że zrozumiałem, że nie mam tutaj nic naszego. Nie żyję, żyję tutaj w tym świecie, ale Bóg uczynił, wyróżnił nas do nieba. I nasze życie jest w niebie, tam, gdzie oczekujemy, aby przyszedł nasz Pan i aby przemienił nasze ciało i abyśmy poszli do nieba. I tej nadziei nie mieliśmy kiedyś i dlatego teraz dlatego żyliśmy wtedy jak świat. Teraz żyjemy godnie z Ewangelią Chrystusową i jest bardzo poważne, aby chrześcijanin uważał, zważał. Nie tylko na zewnątrz świadectwo, wewnątrz, ale tak samo na zewnątrz, w świecie. I są jest świat, są pułapki diabła, zaproszenia świata, ale Słowo Boże nas informuje, że nie zwyciężajmy się poprzez zło, ale zwyciężajmy zło. I świat ma jeden sposób. My jednak mamy inny sposób, w który powinniśmy się inaczej zachowywać w świecie. I to jest dokładnie to, co czyni różnicę i wyróżnia chrześcijanina, którego życie się zmieniło, abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, walcząc z połem za wiarę Ewangelii. Mógłbym powiedzieć, że być może jest jedyny organizm, tutaj organizacja, tutaj na ziemi, która powinna co najmniej, i mam na myśli ludzka organizacja, bo są różne systemy, tak jak wiemy, tak jak ul pszczelny. Tam w tym ulu wszystkie pszczoły pracują dla jednego celu, ale ludzie niestety, każdy z osobna patrzy się na samego siebie, na swoją korzyść, patrzy się jak ma przeżyć, na swoje miejsce i nie interesuje go ten, który jest obok niego. Ale tutaj nam Słowo Boże mówi, że powinniśmy mieć jeden cel i ten cel jest wiara Ewangelii. I w tym celu powinniśmy współpracować, współdziałać. I chcę powiedzieć jeszcze raz, bo nie wytłumaczyłem tego dobrze, abyśmy mieli jeden duch i jedną duszę zjednoczeni z jedną celą, z jednym celem. I cel jest, abyśmy doszli do nieba, biorąc razem z nami, raczej ciągnąć ile można najwięcej dusz do Chrystusa. I to jest nasz cel. Nie mamy innego celu. I ten cel, dlatego, bo jest jedyny cel, abyśmy doszli do nieba i dlatego nasz bój jest wspólny. I chcę powiedzieć, że nie jest dobrze, aby było wywyższanie się między braćmi, bo mamy jeden cel. Mamy jeden. Jeden jest nasz cel. Jedno jest to, co chcemy, każdy z osobna. Abyśmy doszli do nieba i jak ja
uczynię więcej od Ciebie, albo Ty więcej ode mnie, nie prowadzi mnie to do nieba, ale poprowadzi mnie to, że ja pragnę i staram się, abym był z Tobą jednym duchem, jedną duszą. W świecie nie ma tego. W Kościele co najmniej nie powinno być tego. Jeden duch, jedna dusza, czyli jedne pragnienie, jedne staranie się, abyśmy poszli wszyscy do nieba i abyśmy wywyższyli Ewangelię Chrystusową, wiarę Ewangelii i nie bójmy się od tego momentu, jak naprawdę idziemy tak, od żadnego przeciwnika, który, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was za zbawieniem i to od Boga. Mamy jednego przeciwnika. Główny przeciwnik jest diabeł, który nam zazdrości i walczy z nami, bo staliśmy się dziećmi Bożymi, bo przyjęliśmy Chrystusa. Staliśmy się dziećmi Bożymi i to mu się nie podoba i złości się. I walczy z nami. I wykorzystuje ludzi, swoje narzędzia. Jednak, kochani bracia, ci, którzy przychodzą naprzeciwko wiernym i przeciwko Kościołowi, ich działanie jest przykładem zguby, zapowiedzią zguby. Mamy jednego ducha, powinniśmy mieć jednego ducha, czyli zbawienie wszystkich ludzi. Nasz Pan na krzyżu, na Golgocie, tych, którzy ukrzyżowali Go, ci, którzy Go męczyli, dla tych pomodlił się do Ojca i wezwał, aby nie liczył im ich grzechu, bo nie wiedzą, co czynią. I ci ludzie, którzy przychodzą przeciwko nam i złorzeczą nam i smucą nam wiele razy i smucą się, nie wiedzą, co robią. Nie wiedzą. Zaślepił ich diabeł i powinniśmy modlić się, aby Bóg otworzył im umysł, aby powrócił ich serca i aby byli zbawieni. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. Jest bój. Jest świat, który przychodzi i nas przeciwstawia się nam, smuci nas i szczególnie nasze dzieci w szkole ich, w otoczeniu naszym, który śmieją się z nas. Wyśmieją naszą siostrę, która idzie do szkoły i pytają się dzieci i wyśmiewają i mówią, dlaczego ty nie nosisz spodni, dlaczego nie malujesz oczy, dlaczego nie nosisz kolczyków, dlaczego to, dlaczego tamto. Jest ciężar. Jest jedno zhańbienie, ale to jest łaska od Boga, bracia, że możemy cierpieć za Chrystusa. Dlatego nie bój się, siostro i bracie, nasze dzieci, nie bójcie się, ale radujcie się, bo macie tą łaskę na was i na nas, że możemy cierpieć dla naszego Pana. Nie zostało nam dane, że tylko wierzymy w Panu, że poznaliśmy Go, uwierzyliśmy i na nowo narodził nas, ale to jest łaska Boża, że cierpimy dla Jego imienia, bo jest wielka zapłata. Raduje się Bóg, jak my nie wstydzimy się za Jego imię. I jest szczególna zapłata. I widzimy, mówi Paweł, patrząc na bój, tak jak wy widzicie w nas i słyszycie o nim. Paweł jest w więzieniu, związany łańcuchami, ale nie przestaje mówić o imieniu Chrystusa. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Dlaczego? Bo ta Ewangelia jest, która mnie zbawiła i ona jest, która jest mocą Boga, która zbawia człowieka.
jak nie zawstydzimy się Ewangelii Chrystusa, wtedy Chrystus się nie zawstydzi nas i będzie świadczył o nas i nie tylko będzie świadczył, ale zachowa nas w dniu chytrym, gdzie ludzie przyjdą wielką próbę. Tak mówi do kościoła w Filadelfii. Dlatego, bo zachowałeś, nie zaparłeś się mojego imienia. I dlatego ja cię zachowam w dniu próby. I my chcemy, bracia i siostry, aby nas zachował. Jak nas zachowa? Że nas porwie i odejdziemy stąd. Bo jak przyjdzie w tamten dzień, przyjdzie zły dzień. I nie będzie nikt mocny się ustać, ale Pan tych, którzy nie zaparli się Jego imienia i dla Jego imienia zostaną zhańbieni, zachowa ich do tamtego dnia. I jak jest, mówi Słowo Boże, pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, jak mówimy albo myślimy i mamy, kochani bracia, bo wierzymy, że nasz Pan jest ten, który wylewa miłość swoją do naszych serc przez Ducha Świętego. Tak, jesteśmy z brakami, z wielkimi brakami. Czuję, że jestem bardzo z brakami, ale dziękujemy Mu bardzo, bo wewnątrz mam te pragnienie, które po pierwsze i tą możliwość, którą Duch Święty mi daje, abym stwierdzał mój brak. Abym stwierdzał, że jestem z brakami i jest mi potrzebne, bo jak tego nie stwierdzę, nie będzie możliwe, abym wezwał i dziękuję Mu za to. I jak mamy w nas miłość Chrystusową, współczucie i zmiłowanie, mówi Paweł, i Chrystus nam tego wzywa, jak chcemy, bo raduje się za nas, bo jesteśmy wyróżnieni i przychodzimy tutaj codziennie, słuchamy Słowo Boże, ale nie jest to tylko to, ale cały dzień staramy się i boimy się, abyśmy Go nie zaszmucili i już zważamy, bo się ślizgamy i od razu krzyczymy, przebacz nam Panie, i to się podoba wszystko Panu i raduje się za nas, ale jak chcemy, aby radość Jego była pełna, aby radował się bardzo, mówi, że chcę, abyśmy byli jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Abyśmy mieli te same pragnienie w sercach naszych, aby było wywyższone imię Chrystusa, aby był wywyższony Chrystus, aby była usłyszana Ewangelia, aby wzrastało dzieło Boże, Kościół Chrystusowy. To wszystko, co składa się, aby wykonało i zakończyło się dzieło Boże i Królestwo, aby zebrał wszystkich wiernych, aby zakończyło się dzieło to, które zaczął nasz Pan i przyszedł, i aby nas wziął. Czyli aby była radość naszego Pana pełna, wzywa od nas, abyśmy byli jedni, jednej myśli i taką samą miłość. Nie jest to łatwe, abyśmy mieli tę samą miłość, bo ja wiem, że jestem niemocny i wzywam od Boga, aby mi pomógł, abym miał więcej modlitwy, bo poprzez modlitwę, poprzez wypełnienie Ducha Świętego przyjdzie i mnie wypełni swoją miłością. I to jest to, co chcę, żebyśmy mieli tę samą miłość. Jedna jest nasza miłość. I jak nie pokochamy bracia i siostry Boga, nie jest łatwo, abyśmy pokochali wokół naszych braci. Pokochajmy naszego Pana. Pokochajmy Go z całego naszego serca, z całej naszej duszy, mocy i myśli. Trudna rzecz. I jest pokazane, że nie możemy tego uczynić, bo w naszym życiu, w codzienności naszej, w dniu, w naszej pracy, w naszym chodzeniu widzimy, że zapominamy wiele razy. Zapominamy i smucimy Go. Znaczy to, że nie kochamy Go tak, jak powinniśmy Go kochać, ile jest tego warty. Ale chce On, abyśmy mieli tę samą miłość, abyśmy wszyscy kochali Pana
abyśmy mieli i abyśmy byli jednej myśli i zgodni, ożywieni jednomyślnością. I ten zamysł, który od nas wzywa, jest ten zamysł, który nam opisuje bardzo przejrzyście. Jest to zamysł naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie czyńcie nic z kutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Nie jest łatwo, abyśmy stwierdzili jeden drugiego, że jest wyższy. I nie jest to możliwe, jak tylko poprzez Ducha Świętego. Tylko jak człowiek znajduje się w obecności Boga i widzi swoją małość, swoją niewartość i tam przychodzi światło, bo Bóg jest światłością i wpada światło te do mojego serca i pokazuje mi, jak wiele z brakami jestem, ile rzeczy powinienem mieć i powinienem uczynić i ile rzeczy nie powinienem zrobić i tam czuję, że jestem bardzo mały, wtedy mogę ze szczerością, ale i rzeczywiście z przekonaniem mogę powiedzieć, że jestem ostatni ze wszystkich. Bo wy nie wiecie o moich niemocach. Dziękujemy Bogu. Pamiętam raz, byłem na kolanach i czytałem to i miałem pytanie, jak się to może stać? I modliłem się i byli bracia na kolanach i patrzyłem się na nich i patrzyłem każdego z osobna i mówił mi Duch Święty i mówił mi o tym bratu, który jest bardzo niemocny. I widzimy jego błędy, ale zobacz, popatrz się na niego, przychodzi tutaj. Pada deszcz, czy nie pada deszcz? Wzywa krew moją, woła mnie, pracuje, stara się i jest sam. Inni bracia? Z taką trudnością, sami, bez męża swojego, bez oparcia, a pomimo to starają się. Ja mam wszystko. Jednak mam tyle braków i wtedy zrozumiałem, że wszyscy inni są więksi ode mnie, bo zrozumiałem, przyprowadził mnie Bóg tam do świętego miejsca i zobaczyłem tą różnicę. Jest możliwe, kochani bracia. Dziękujemy naszemu Panu, abyśmy twierdzili, że inni są wyżsi od siebie. I nie czyńmy nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę. Nie staramy się coś dla nas, o coś dla nas. Nasz wieniec jest zachowany tam w niebie. I chowa go nam nasz Pan. I nie należy on do nas. I to wszystko też oddamy pod nogi naszego Pana. Czyli nie mamy celu, abyśmy uczynili coś, abyśmy wzięli chwałę. Nie powinniśmy co najmniej, pomimo że serce nasze jest podstępne i oszukuje nas wiele razy. I przyrównujemy wiele razy braci i Bóg tego nie chce. Dziękujemy Bogu. Ale z uniżeniem, w pokorze uważajcie jeden drugiego za wyższych od siebie. Jak dotrzemy do tego stopnia, mógłbym powiedzieć, że dotrzemy do doskonałości. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Mają potrzeby wszyscy bracia i siostry. I mam możliwość, w jaki sposób mogę pomagać. Nie mogę nic zrobić. Możesz. Możesz pomodlić się za brata. Nie jest łatwo, abyś się pomodlił. Wiele razy mówimy, ale myślimy, że to jest łatwo. Nie jest łatwo. Więc jak mówisz, że nie masz nic, masz wiele. Możesz modlić się, możesz starać się w modlitwie i to jest bardzo poważne i to jest coś, co możesz uczynić, jak wezwiesz łaskę od Pana. I bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie. Tak jak powiedzieliśmy, opróżnił się ze swojej chwały, bo był Bogiem,
był w postaci Bożej, wypróżnił się ze swojej chwały, nie przestraszył się, aby nie stracił swojego miejsca. Bardzo ładne jest, jak uniżamy się bez strachu, że może to będzie stwierdzone, że jest niemoc poprzez brata, poprzez moją żonę, poprzez moje dzieci, abym się uniżał i abym mówił, przebacz mi proszę, dziecko moje. To jest bardzo dobre. Tego nauczył nas Pan. Nie przestraszył się. Pamiętam, byłem, nie wiem, czy to powiedziałem już raz, ale wyryło to się w moim sercu i pozostała mi ta rzecz. Byłem 10-12 lat, miałem wtedy, mój ojciec był wierny i coś się stało w domu i ja zdenerwowałem się i wyszłem z domu i poszłem tam na inne podwórko, na Perysterię, w dzielnicę Perysterię, poszłem tam z tyłu za dom, siedziałem tam na dole i bawiłem się w ziemi i szukał mnie ojciec i znalazł mnie i przyszedł do mnie, uklęknął koło mnie i powiedział, przebacz mi mój synie, i ja byłem jednak winny, ale to się wyryło w moim sercu, przebacz mi mój synu, to jest łatwo, abyśmy to uczynili, jest łatwo, jak mamy w środku w nas miłość. Dziękujemy naszemu Panu. Nie boję się, że będzie to twierdzone jako jaka moja niemoc, bo wiem, że Bóg pysznym przeciwstawia się, a uniżonym daje łaskę. I przychodzi łaska Boża i pokrywa nas później wszystkich. I co się później dzieje w taki sposób? Później łączy nas wszystkich. Łączy naszą rodziną i później z braćmi. Kochani bracia, nie wahajmy się, abyśmy mówili przepraszam. Jest bardzo dobre, zmiększa się serce. I jak ładne i fajne jest, jak jest miękkie nasze serce. Ile razy modliłeś się, bracie, abyś ci Bóg zwiększył serce. I to jest ładny sposób, abyśmy wezwali przeprosiny. I przychodzi łaska i nas pokrywa. Dziękujemy Bogu za to. I wtedy, jak uniżymy się, jak weźmiemy zamysł Chrystusa, wtedy pomoże nam Pan, abyśmy zakończyli naszą drogę tutaj na ziemi, w kościele, z braćmi naszymi. I przyjdzie ten błogosławiony dzień, tak jak powiedzieliśmy, że da nam koronę, bo dlatego Bóg go wywyższył. Jako człowieka Jezusa Chrystusa wywyższył go. Nie ma innego imienia na świecie jako człowieka, który byłby wychwalony tak jak nasz Pan. Ale nie tylko, ale przyjdzie jeszcze dzień, gdzie uklęknie każde kolano, każda moc na niebie, na ziemi i pod ziemią. I wszelki język wyzna, że nasz Pan, Jezus Chrystus, jest Panem ku chwale Boga Ojca. Dziękujemy naszemu Panu. Kochani więc moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Nie, że i myślimy, że tutaj nas tylko widzi Pan. Pan nas widzi wszędzie. Nie jest to tylko w kościele. To, co myślę, to, co mam wewnątrz, w sercu moim i wiele razy, nie wiem nawet sam ja, wie jednak o tym Bóg. Wszystko widzi Pan. Tam, gdzie myślisz, że mnie nikt nie widział, że nie usłyszał mnie żaden brat, jestem sam, albo jestem z moją żoną i mogę mówić z nią, ale pomimo to słyszy Pan. Nie, kochani bracia, tylko jak myślimy albo sądzimy, że nas słyszą i widzą nas bracia, ale wiedzmy, że wszędzie i przez cały czas Pan nas słyszy, i szczególnie swoje dzieci. I to nie jest to, co wzywamy codziennie. Wzywamy codziennie oblicze Pana, Jego miłosierdzie, aby na nas zważał,
codziennie rano, jak budzę się i modlę się, zachowaj mnie, Panie. Jak nas zachowa, jak nas nie widzi? Widzi nas. Ile razy smucę go jednak. Dziękujemy Bogu, bo wzywa od nas nie tylko jak myślimy, że jesteśmy w Kościele i nas widzą, ale też jak jesteśmy sami, z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Bojaźń Pana jest jedną dobrą rzeczą, którą Bóg wkłada do serca człowieczego. Chce, aby było w sercu człowieczym. I to jest rzeczywiście, tak jak mówi Słowo Boże w przepowieściach, że początkiem mądrości jest bogobojność. Jak człowiek straci bogobojność, nie może się ustać w uświęceniu. Nie jest możliwe. Jak człowiek straci bogobojność, chrześcijanin, kochani bracia, nie może się ustać chrześcijaninem. I dobrze jest, abyśmy mieli bogobojność w nas, tą bojaźń świętą, nie aby istniała, ale aby wzrastała też, bo ta bojaźń jest, która nas zachowa. Ta bojaźń jest, że być może zasmucę Pana, że być może przeminie porwanie Kościoła, ja nie będę w porwaniu. I to jest strach. Boję się. Z bojaźnią będziemy szli, z bojaźnią mamy iść, bo to jest święta bojaźń, błogosławiona bojaźń, bojaźń, którą Bóg chce, abyśmy mieli w naszych sercach. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Dlaczego? Bo mogę ją stracić. Jak nie boję się i nie zważam, jak stracę bojaźń Bożą, stracę wszystko, bracia i siostry. Bo Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie. Jak mam bojaźń Bożą i mam pobożność, szacunek, bo trwam w woli Bożej, nie mogę więc być bezbożny, nie mogę przychodzić do kościoła i nie rozumiem, co mi się dzieje i gdzie znajduję się. Wtedy Bóg jak będzie działał we mnie? Nie zostawiam go. Jednak jak mam bogobojność, wzywam Pana, wtedy, kochani bracia, przychodzi Bóg i wkłada też wolę, chcenie i wykonanie według upodobania Jego. I dlatego, kochani bracia, dobrze jest i trwam tutaj jeszcze trochę przy bogobojności. Bojaźni Bożej, abyśmy nie stracili tej bojaźni. Ta bojaźń nas zachowuje, jesteśmy ludźmi. Nie wycwaniajmy się, mówimy inne słowa wiele razy. I myślę, że powinniśmy robić rozróżnienie. Tak, mamy ukochać Boga, bo jak nie ukochamy Boga, jak nie ukochamy Chrystusa, jesteśmy puści, nic nie mamy w nas. Abyśmy nie mówili, więc mówmy więc, że kocham i chcę kochać jeszcze więcej Pana, ale w sobie chcę mieć bogobojność. Dziękuję Bogu. Naprawdę wam mówię, bracia, że ta bojaźń mnie powróciła do Kościoła. Miałem bojaźń tą i Bóg mi włożył tę bojaźń do serca jeszcze jak byłem w Kościele, jak byłem mały. Weszła ta bojaźń i ta bojaźń mnie zachowała na koniec. Że jestem teraz w Kościele. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Wiele razy szemra chrześcijanin. Pozwala Bóg na różne rzeczy w naszym życiu. Próby. Rzeczy, które nie są fajne, jednak nie może się stać inaczej, kochani bracia. Nie może się stać tak, jakbyśmy chcieli i abyśmy wiedzieli, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Abym zrozumiał, gdzie się znajduję, w jakiej sytuacji się znajduję i abym wezwał poprawę, którą
która mi jest potrzebna, łaskę, która mi brakuje, moc Ducha Świętego, która mi brakuje, powinienem zrozumieć, że muszę znaleźć się w próbie, muszę być wypróbowany, musi być wypróbowana moja wiara, musi być wypróbowana moja cierpliwość. I Bóg pozwala na różne rzeczy. Jak wypróbowuje się w materialnych rzeczach, mógłbym powiedzieć, stają się różne rzeczy. Staje się... ciśnienie jednego materiału, abyśmy zobaczyli, kiedy pęknie, kiedy, ile wytrzyma ten materiał. I jak to się dzieje, jak Bóg pozwala to w naszym życiu, dobrze jest, abyśmy nie szemrali. Dobrze jest, abyśmy przyjmowali naukę Pana i abyśmy nie złościli się, ale abyśmy mieli cierpliwość. I abyśmy wezwali od Boga łaskę, abyśmy uczynili to, co nam mówi Jakub. Coś, co nie jest łatwe. Łatwo jest, jak mówimy o tym, ale nie jest łatwo, abyśmy to wykonali. Ale jak wezwiemy od Boga łaskę i trwamy w wezwaniu Boga, przychodzi Bóg i daje nam tą łaskę. Przechodzimy przez tą próbę i wewnątrz, pamiętam, raz byliśmy w próbie, bardzo twardo, w jednej próbie i modliłem się i uklękłem i mówię: Panie, co teraz zrobić? Co teraz zrobić? Wszystko wokół mnie jest ciemne, nie mam w ogóle światła. Co mam uczynić teraz? I miałem jedno wyjście. I wyciągało mnie z tego problemu i z tej trudności, w której znalazłem się, jednak na krótki okres, czas. I powiedziałem: Panie, zrobię to, mam to zrobić. I przyszedł Bóg i powiedział mi: nie, nie rób tego, przejrzyście. I w tamtej godzinie zburzyłem się, czułem się, że zburzę się, bo to była moja jedyna nadzieja, ale znienacka wypełniło się moje serce radością, bo przemówił mi Bóg, przejrzyście, usłyszałem głos Jego, znaczy to, że On wziął mój problem i wypełniłem się radością. I to jest ta radość, którą nam daje Bóg z łaski Jego, że miejcie radość, pomimo że nie ma, że jest sytuacja bez wyjścia. Jak masz radość? Jest dlatego, bo wiem, ale chcę, my bracia, i wzywajmy od Boga, by nam przemawiał, abyśmy słyszeli Jego słowo. Przemów nam, Panie, aby wypełniło się nasze serce radością, pomimo że mam smutek, że mam ciśnienie w moim życiu, abym się wypełnił radością, bo zrozumiem, że Bóg wziął mój problem. I wypełniłem się radością. Powstałem i miałem radość. To było dziwne. Pomimo że straciłem moje oparcie. To, z czym się liczyłem, że zrobię, i następnego dnia mógłby ktoś powiedzieć: znikąd przyszedł Bóg i dał wyjście z sytuacji. I nie dał wyjście z sytuacji na krótki okres, ale dał wyjście z sytuacji także już całkowicie. I dlatego jak przychodzi próba, kochani bracia, jak jest możliwe, radujmy się, kochani bracia. Bez szemrania, bez powątpienia, nie wątpmy o co do woli Bożej w naszym życiu. I abyśmy stali się i w taki sposób staniemy się nienaganni i szczerzy. Chrześcijanin może się stać nienaganny, może stać się bez skazy, doskonały do posłuszeństwa Boga, do chodzenia Jego. Doskonali staniemy się tylko w niebie, ale jest też doskonałość, że co jest to, co pragnę wewnątrz, co jest to, co wzywam. Jest to wola Boga. I to jest doskonałe dla Boga. Dziękujemy Bogu.
Stańcie się nienaganni i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego. I znajdujemy się w świecie złym, chytrym, w jednym okresie bardzo trudnym. I rzeczy te stają się jeszcze bardziej trudniejsze, ale pomimo, że jest ten trudny okres, gdzie słyszymy codziennie wokół nas, poprzez wszystkie środki, które nas informują, ale tak samo poprzez mównicę, bo przychodzi informacja wydarzeń i jest przyrównana do Słowa Bożego i widzimy, że jest trudne i przyjdą jeszcze trudniejsze rzeczy, ale poprzez te trudności nie zapominajmy, że Pan nas zachowa. Nie zostawi nas. Jesteśmy bardzo niemocni. Popełniliśmy błędy. Zrobiłem błędy. Wezwałem od Pana i przebaczył mi. I jestem pewny, że mi przebaczył, bo jak żałowałem, na pewno mi przebaczył. Co teraz zrobi? Moje dziecko, jak robi błąd i jak przychodzi w dodatku do mnie i wzywa, aby mi ode mnie przeprosiny, mam to mu zatrzymać? Nie, pomogę mu, aby przeszedł przez próbę, która przyjdzie. Pomoże nam Pan. Dziękujemy Bogu. Lud izraelski nie był według woli Boga. Nie był. Był w wielkiej trudności. I naprzeciwko Pana. Pomimo to jednak Bóg go zachował tam w ziemi Gise. Zasłonił go swoim parasolem. Nie zasłoni nas. Zasłoni nas. Dziękujemy za to Bogu. Jednak abyśmy trwali pod parasolem naszego Pana, abyśmy byli nienaganni, bez skazy, szczerzy dziećmi Boży pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecie jak światła na świecie. Powinniśmy świecić jak światła w tym świecie. Nie ma innego sposobu, abym trzymał słowo życia, Ewangelię Chrystusową. Pan niech nam pomoże, kochani bracia i siostry, bo nie jest łatwą rzeczą i mógłbym powiedzieć, że po ludzku jest bardzo niemożliwe, abyśmy pokochali, abyśmy się uniżyli i abyśmy szli z zamysłem Chrystusowym. Jednak jest napisane, że miłość Boża jest wylana w naszych sercach poprzez Ducha Świętego. Dziękujemy Mu za to, bo ten, który nas zaprosił, ten, który nas na nowo narodził, ten, który nas dotarł aż do tego momentu, bardzo trudno, ale pomimo to nas dotarł do tego momentu. On nas dopełni i pomoże nam, abyśmy zakończyli. Zachowa nas, nie zostawi nas. Tylko trwajmy, trzymając Słowo Boże. Amen.